Testosteron to podstawowy męski hormon, który na wielu płaszczyznach warunkuje zdrowie mężczyzn i wcale nie mam tu na myśli tylko aspektów związanych z kształtowaniem cech typowo męskich, w tym związanych z płodnością i libido, ale wiele innych kwestii zdrowotnych. Jako, że problem niskiego poziomu testosteronu jest powszechny, bo jak pokazuje literatura fachowa, dotyka on nawet 40% mężczyzn, to w niniejszym programie wyjaśnię, jakie na co dzień popełniamy błędy, które prowadzą do deficytu tego hormonu, a więc czego powinniśmy unikać, aby jego stężenie było prawidłowe. Zanim przejdę do omówienia czynników, które obniżają poziom testosteronu, to najpierw w kilku zdaniach chciałbym wyjaśnić, co takiego może się stać, jeśli stężenie testosteronu w naszym organizmie będzie utrzymywać się na niskim poziomie przez dłuższy czas. Z uwagi na to, że testosteron reguluje wiele procesów fizjologicznych zachodzących w naszym ciele, to jego niedobór wiąże się z pojawieniem wielu uciążliwych objawów. Poza zmniejszeniem libido i zaburzeniami wzwodu czyli oznakami, które myślę, że większość z Państwa kojarzy właśnie z brakiem testosteronu, mogę dodatkowo wymienić spadek sił witalnych, rozdrażnienie, obniżenie nastroju, czy po prostu jego wahania, uczucie przewlekłego zmęczenia, a także problemy ze snem. Do tego osoby z obniżonym poziomem testosteronu niejednokrotnie zgłaszają pogorszenie pamięci i koncentracji. Poza wspomnianymi objawami, które potrafią skutecznie obniżyć komfort życia, warto mieć świadomość, że przedłużający się niedobór testosteronu sprzyja też pojawieniu się różnych chorób w przyszłości. Dla przykładu, mężczyźni z niskim poziomem testosteronu mają wyższe ryzyko rozwoju choroby Alzheimera o 48%. Do tego obserwujemy u nich zwiększone ryzyko pojawienia się incydentów sercowo-naczyniowych, i to nawet aż o 82%. Ważne podkreślenia jest też to, że zbyt niskie wysycenie ciała testosteronem wiąże się z obniżeniem masy i sił mięśni, w tym z rozwojem sarkopenii, która jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności u seniorów. Poza tym niedobór testosteronu sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na cukrzycę typu 2, osteoporozę, a także nadwagę i otyłość. Jednym z błędów prowadzących do obniżenia stężenia testosteronu jest brak suplementacji witaminą D, i doprowadzenie tym samym do zbyt niskiego wysycenia ciała tym składnikiem. Należy bowiem wiedzieć, że jak pokazuje literatura fachowa, witamina D jest zaangażowana w produkcję testosteronu. W związku z tym możemy oczekiwać, że jeśli zabraknie nam witaminy D, to poziom testosteronu ulegnie obniżeniu. I rzeczywiście przeprowadzone badania pokazują, że niskie stężenie witaminy D w organizmie jest skorelowane z niedoborem testosteronu. O ile ta obserwacja nie wskazuje jednoznacznie na związek przyczynowo-skutkowy, to w ostatnich latach powstały prace naukowe, które pokazują, że z kolei stosowanie witaminy D u osób z deficytem tego składnika sprzyja podniesieniu poziomu testosteronu. Gdy weźmiemy pod uwagę oba te zjawiska, to rzeczywiście można wskazać, że istnieje ścisła zależność pomiędzy witaminą D a testosteronem. Dlatego też, jeśli nie chcą Państwo dopuścić do spadku stężenia testosteronu, to warto przypilnować, żeby nie dopuścić do niskiego stężenia witaminy D w organizmie. Pozostając w temacie czynników żywieniowych kształtujących poziom testosteronu, ważne podkreślenia jest to, że obniżeniu stężenia tego hormonu sprzyja stosowanie diety niskotłuszczowej. W 2021 roku naukowcy z Wielkiej Brytanii opublikowali wyniki analizy sześciu badań naukowych, która potwierdziła, że mężczyźni będący na diecie o obniżonej zawartości tłuszczu cechują się niższym stężeniem zarówno całkowitego, jak i wolnego testosteronu we krwi w porównaniu do mężczyzn praktykujących dietę wysokotłuszczową. To o czym mówię nie oznacza oczywiście, że żeby mieć wysoki poziom testosteronu we krwi niezbędne jest stosowanie diety ketogenicznej, która odznacza się wysoką zawartością tłuszczu. Mam tu na myśli bardziej to, aby po prostu nie eliminować ze swojej diety dobrych źródeł tłuszczu, takich jak tłuste ryby morskie, żółtka jaj, masło, kakao, orzechy, pestki, nasiona, awokado czy różnego rodzaju nierafinowane oleje roślinne. Mówiąc o diecie niskotłuszczowej, jako ciekawostkę też wspomnę, co spodziewam się, że dla niektórych osób będzie zaskoczeniem, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, obniżeniu stężenia testosteronu sprzyja również stosowanie diety wysokobiałkowej, ten fakt może wprowadzić w pewną dezorientację, między innymi osoby budujące masę mięśniową, dla których zarówno wysokie ilości białka, jak również odpowiedni poziom testosteronu są na wagę złota. Jednak w tym miejscu chciałbym uspokoić, ponieważ zgodnie z wynikami doświadczenia, na które się powołuję, mowa tu o dostarczaniu naprawdę bardzo wysokich ilości białka. Mam tu na myśli co najmniej 3,4 g białka na kilogram masy ciała. Od siebie dodam, że wraz ze zwyczajową dietą dostarczamy około 1 gram białka na kilogram masy ciała lub nieco więcej. Z kolei zdecydowana większość osób aktywnych fizycznie, w tym ćwiczących na siłowni i sportowców, dostarcza zwykle nie więcej niż 2,5 do 3 gramów białka na kilogram masy ciała, czyli nie przekracza progu, przy którym obserwujemy spadek testosteronu. Niemniej dane, o których mówię, tylko potwierdzają, że również i ze składnikami prozdrowotnymi, jakim jest tu białko, nie należy przesadzać i nie zawsze zasada im więcej, tym lepiej ma zastosowanie. Podobnie jak w przypadku tłuszczu, tak również nie powinniśmy unikać źródeł cynku. A to dlatego, że pierwiastek ten jest zaangażowany w metabolizm testosteronu. Dla przykładu warto wspomnieć, że cynk wpływa na aktywność enzymu o nazwie 5-alfa-reduktaza, który jest odpowiedzialny za przekształcanie testosteronu do jego aktywnej formy, czyli dihydrotestosteronu. Zresztą jedna z najnowszych publikacji naukowych z 2022 roku dowodzi, że niedobór cynku prowadzi do obniżenia stężenia testosteronu, zaś uzupełnianie jego deficytu skutkuje podwyższeniem poziomu wspomnianego hormonu. Wobec tych informacji dobrzysty zadbać o to, aby w naszym jadłospisie nie zabrakło przede wszystkim produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa drobiowego, chudej wołowiny, a także ryb. Pewne ilości cynku, choć trudniej przyswajalnego, znajdują się też w różnego rodzaju roślinach. Wśród nich najbardziej zasobne w cynk są pestki dyni, orzechy, fasola, soczewica, zarodki pszenne, sezam nieuskany, a także pełnoziarniste produkty zbożowe. Tutaj pozwolę sobie przypomnieć, że jeśli ktoś z Państwa zechciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na kanale się rozwijała, to można kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem i dzwoneczek. Jeśli moje filmy są dla Państwa przydatne, to dzięki subskrypcji kanału jest też mniejsza szansa, że ominą Państwa moje nowe nagrania. Spodziewam się, że dla niektórych z Państwa pewnym zaskoczeniem może być fakt, że do obniżenia poziomu testosteronu może doprowadzić regularne stosowanie lukrecji. A mianowicie w jednym z przeprowadzonych badań jego autorzy zauważyli, że spożywanie lukrecji przez 7 kolejnych dni spowodowało redukcję stężenia testosteronu średnio o 26%. Oczywiście, jeśli ktoś ma wyjściowy wysoki poziom wspomnianego testosteronu, to nie jest to większym problemem. Niemniej, jeśli nasz testosteron utrzymuje się na granicy normy, to częste sięganie po lukrecji może okazać się nie najlepszym pomysłem. Warto wiedzieć, że poza lukrecją spożywanie również innych produktów spożywczych może skutkować redukcją poziomu testosteronu. Mam tu na myśli przede wszystkim żywność, która zawiera duże ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, czyli tzw. tłuszcze trans. Międzynarodowy Zespół Naukowców opublikował w 2017 roku pracę naukową, w której wykazał, że dieta obfitująca w tłuszcze trans wiąże się z niższym stężeniem zarówno testosteronu całkowitego, jak również testosteronu wolnego. Co więcej, w badaniu, na który się powołuje, jego autorzy odnotowali związek pomiędzy spożywaniem tłuszczów trans, a mniejszą objętością jąder. Z kolei w innych publikacjach eksperci wskazują, że mężczyźni, których dieta jest bogata w tłuszcze trans, odznaczają się też niższą liczbą plemników. To, o czym mówię, tylko pokazuje, że tłuszcze trans nie tylko powodują redukcję testosteronu, ale przekłada się to również na konkretne efekty, w tym składniki te mogą sprzyjać obniżeniu płotności. Z tego też względu, jeśli zależy państwu na utrzymaniu prawidłowego stężenia testosteronu, to warto ograniczyć spożywanie produktów będących źródłem tłuszczów trans. A są to produkty, które mają w składzie częściowo utwardzone bądź częściowo uwodornione oleje roślinne. Tego typu składniki najczęściej zawierają twarde margaryny w kostce do pieczenia, niektóre miksy tłuszczowe, wyroby cukiernicze. Produkty seropodobne, bita śmietana w proszku, koncentraty kremów do ciast, niskiej jakości wafle czekoladowe czy ogólnie wyroby czekoladopodobne. Dlatego też zachęcam, aby uważnie czytać skład produktów, po które sięgamy. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Należy wiedzieć, że jednym z najgorszych czynników, jeśli chodzi o obniżanie stężenia testosteronu, jest zbyt wysoka masa ciała, a mówiąc bardziej precyzyjnie, nadmiar tkanki tłuszczowej. Dzieje się tak dlatego, że tkanka tłuszczowa zawiera aromatazę, czyli enzym, który przekształca krążący w naszym ciele testosteron do innego hormonu, a konkretnie do estriadolu. W efekcie dochodzi do obniżenia stężenia testosteronu. Mało tego, gdy zwiększy się poziom wspomnianego estriadolu, wówczas jest to sygnałem dla przysadki mózgowej, aby zahamować produkcję testosteronu w jądrach. W 2017 roku na łamach jednego z renomowanych czasopism naukowych ukazała się publikacja, która właśnie potwierdziła, że wzrost tłuszczowej masy ciała wiąże się z redukcją testosteronu. Z tego też względu, dla utrzymania prawidłowego stężenia testosteronu w ciele, kluczowe jest uregulowanie swojej masy ciała. Dla przykładu, obszerna analiza 22 badań naukowych potwierdziła, że obniżenie masy ciała przez osoby zmagające się z otyłością prowadzi do podniesienia poziomu zarówno testosteronu związanego, jak i testosteronu wolnego. Pozostając jeszcze na chwilę przy masie ciała, chciałbym powiedzieć też o tym, że również i gwałtowne obniżenie masy ciała wiąże się z redukcją poziomu testosteronu. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w świecie sportu, gdy celowo zbija się masy ciała, aby zmieścić się w konkretnej kategorii wagowej. W jednym z przeprowadzonych badań jego autorzy zauważyli, że znacząca redukcja masy ciała w krótkim okresie spowodowała obniżenie stężenia testosteronu średnio aż o 63%. Oczywiście, jeśli zmagamy się z nadwagą i otyłością, to zmniejszenie masy ciała jest jak najbardziej pożądane. Niemniej gwałtowne obniżanie wagi również może przynieść niekorzystny efekt. To, co skutecznie zbija poziom testosteronu, to również życie w ciągłym stresie a to dlatego, że stres powoduje wzrost stężenia kortyzolu, z kolei hormon ten blokuje powstawanie testosteronu w jądrach, co skutkuje obniżeniem jego stężenia w organizmie. Tego typu zależność została wielokrotnie potwierdzona w badaniach naukowych. Dlatego też, jeśli doświadczają Państwo na co dzień sytuacji stresowych, to dobrze jest zastanowić się, w jaki sposób można uniknąć czynników stresotwórczych, a jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe, to warto wprowadzić do codziennego harmonogramu czynności, które pomogą rozładować napięcie psychiczne. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/kośnig-dziennik. Gdy mowa o czynnikach wpływających na stężenie testosteronu, to warto powiedzieć dwa słowa o aktywności fizycznej. Otóż przede wszystkim niższy poziom testosteronu obserwujemy u osób, które prowadzą siedzący tryb życia włączenie zaś wysiłku fizycznego wiąże się z kolei z podniesieniem stężenia testosteronu. Jednak również i tu nie działa zasada pod tytułem im więcej, tym lepiej. Należy bowiem wiedzieć, że wyjątkowo forsowny trening, szczególnie wtedy, gdy jest on regularnie powtarzany, może spowodować spadek poziomu testosteronu. Dzieje się tak dlatego, że nadmierna aktywność fizyczna wiąże się z uwalnianiem hormonu stresu, jakim jest kortyzol, o którym już wspominałem i który to hamuje produkcję testosteronu w naszym ciele. Stąd, chcąc zadbać o właściwy poziom testosteronu, warto również i w tym aspekcie zachować pewną równowagę. Z uwagi na fakt, że wiele naszych hormonów jest wydzielanych zgodnie z pewnym rytmem dobowym, to jego zaburzenie będzie skutkowało zaburzeniem ich uwalniania. I tak też jest w przypadku testosteronu. A mianowicie badacze zauważyli, że zbyt niska jakość snu i zbyt krótki czas jego trwania sprawiają, że w naszym organizmie dochodzi do obniżenia stężenia testosteronu. Dla przykładu, wyniki badania z 2011 roku pokazały, że gdy śpimy poniżej 6 godzin dziennie, to już po zaledwie jednym tygodniu może dojść do znacznej redukcji stężenia testosteronu. W doświadczeniu, na które się powołuje, mowa o spadku poziomu testosteronu nawet aż o 15%. Z tego też względu wszelkie praktyki związane z niską higieną snu, które zaburzają zarówno czas jego trwania, jak i samą jego jakość, możemy potraktować jako wrogów naszego testosteronu. A jeśli chcą Państwo nieco bardziej szczegółowo dowiedzieć się, co potrafi skutecznie zrujnować nasz sen, to zachęcam do zapoznania się z filmem, który opublikowałem 23 sierpnia 2022 roku. Pozostając w kwestii czynników prowadzących do obniżenia stężenia testosteronu, nie sposób nie poruszyć też tematu produktów sojowych. A mianowicie przyjął się uważać, że soja i produkty na bazie soi obniżają testosteron. Taka opinia wynika z tego, że produkty te zawierają w składzie izoflawony sojowe, które swoją budową chemiczną przypominają żeńskie hormony płciowe i które też z tego względu są określane mianem fitoestrogenów. I część osób uważa, że ich dostarczanie może zaburzać męską gospodarkę hormonalną, w tym obniżać właśnie poziom testosteronu. W rzeczywistości jednak dopiero bardzo wysokie ilości produktów sojowych mogą w pewnym stopniu negatywnie wpłynąć na testosteron. Mam tu na myśli regularne spożywanie np. 1 litra napoju sojowego dziennie, 400 g tofu czy 100 g suchych nasion. W mojej ocenie są to ilości, których nikt na co dzień nie spożywa. Z kolei mniejsza ilość soi nie ma zauważalnego wpływu na stężenie testosteronu. W 2021 roku pojawiła się obszerna praca naukowa obejmująca swoim zasięgiem 41 badań naukowych, która potwierdziła, że dostarczanie białka sojowego czy izoflowonów sojowych nie powoduje obniżenia poziomu testosteronu całkowitego i testosteronu wolnego. Z tego też względu, jeśli rozpatrujemy produkty sojowe w kontekście gospodarki hormonalnej mężczyzn, to mogę powiedzieć, że nie powinniśmy mieć tu żadnych obaw. Poza soją kontrowersje co do wpływu na poziom testosteronu dotyczą również nasion lnu, czyli siemienia lnianego. Również i te ziarenka podejrzewa się o to, że obniżają stężenie tego hormonu. Tu jednak z odpowiedzią przychodzi najnowsza publikacja naukowa z 2023 roku, która wskazuje, że spożywanie nasion lnu nie ma istotnego wpływu na testosteron, jak również na kilka innych parametrów związanych z gospodarką hormonalną. Przekonanie o tym, że nasiona lnu obniżają testosteron wynika głównie z tego, że w pojedynczych badaniach rzeczywiście odnotowano pewien spadek poziomu tego hormonu. Niemniej, jak wskazali sami ich autorzy, efekt ten z dużym prawdopodobieństwem był podyktowany tym, że uczestnicy doświadczenia stosowali jednocześnie dietę niskotłuszczową, która, jak już powiedziałem na początku filmu, sprzyja redukcji testosteronu. Mimo wszystko, jeśli jednak ktoś z Państwa nie jest przekonany do bezpieczeństwa stosowania nasionolnu w kontekście testosteronu, to uważam, że i tak można spożywać od jednej do dwóch łyżek dziennie, bez obaw o zmiany w gospodarce hormonalnej. Istnieje wiele różnych elementów dnia codziennego, które sprzyjają obniżeniu poziomu testosteronu, zaś unikanie omówionych błędów w znacznym stopniu pomoże nam utrzymać prawdłowe stężenie wspomnianego hormonu. Jest to tym bardziej znaczące, że wraz z wiekiem dochodzi do redukcji testosteronu, co jest zjawiskiem naturalnym, ale oczywiście, jak wspomniałem na początku programu, niekorzystnym dla zdrowia. Zgodnie z tym, unikanie poruszonych przeze mnie praktyk pozwoli spowolnić utratę testosteronu, a tym samym w pewnym stopniu spowolnić proces starzenia się. Korzystając zaś ze sposobności, chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia materiału, w którym opowiadam, co jeszcze możemy zrobić, aby procesy starcze w naszym ciele zachodziły wolniej. I mam tu na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Aby zapoznać się z tym filmem, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.